like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Hej, hej! Z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Miałam iść do Hagrida, a potem na mecz Quidditcha swoją drogą. Fajnie, po co mi trening, po co mi, nie wiem, tak jak było w książce z Woodem, porozmawiać jak się gra, skoro Harry wychował się wśród Mugoli. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja lecę. Ale chyba dobrze, znajdź chatę Hagrida. To jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo śmieszyła w tej grze, bo spójrzcie, żeby dostać się do chaty Hagrida, trzeba 100 różnych niebezpiecznych rzeczy zrobić. Tam jest chyba księga zapisu, przecież ja wiem. A przecież normalnie w oryginale wystarczyło po prostu tam pójść. Wiem, że to jest gra, więc trochę inaczej wygląda, ale trochę mi to śmieszy mimo wszystko. Tu się wskacze, czy tu się nie skacze? Chyba tak. Masakra, nie? Jakie to są rzeczy niebezpieczne. A tata chodzi za mną, tak? Tu się wchodzi jakoś, chyba tak. Nie? Aha, może za tą jedną najpierw, tak? Bo tam jest skrzynka i jak chcieć tą skrzynkę? Nie dać tu wleźć? Okej. Okay. No dobra, to nie. O-o. Fak! Takie tam fak małe, nie? Jaki fajny ziół! Wprawdzie trochę morderczy, ale i tak fajnie. Da się go zaatakować? Da się. Patrzcie, jaką ma tą kolorową. A może trzeba drugi raz go zaatakować? Aha, no tak. Dopiero wtedy się przewrócił. Ale pewnie zaraz wróci, a ja nie wiem, gdzie mam iść. To będzie bolało. Bardzo. Gdzie ja mam iść do cholery? Może to się faktycznie jakoś skakuje? Aha, chyba tamtędy. No dobra. Da się przez ścianę? Chyba nie. Nie umierać. Skakuj. Dobra. A tutaj też nie może zaatakować? Bo jeśli tak, to powinnam spieprzać trochę szybciej. Chyba, że nie, ale nie wiem. Aha, teraz te mnie zaatakują. Nie, to jest normalne, że żeby dostać się do chatki Hagrida, trzeba robić 100 różnych dziwnych rzeczy, prawda? To jest logiczne. Okej, okay, ja mam iść którędy? Tamtędy, dobra. A tu też jest skrzynka. A, to jest jeszcze jedno. Dobra. No to idziemy po skrzynkę. O ile mi się uda. Ale te dziwne rzeczy wyprawiasz, Harry. Naprawdę mam tam doskoczyć? Czy więcej jaja z mnie robią? Aha. Harry bardzo skoczny. Aha. I tam są jeszcze ślimaki ogniste. No bo przecież why not? Fajnie, że ja nic nie widzę. Do cholery. Jak ja mam tam skoczyć, jak nic nie widzę? Niedobrze. Albo nie. Jak on tu... Jak on się tu... Nevermind. Tylko nie spadnie Harry. I teraz mam jeszcze może... No jak ja mam stąd wrócić? Da się tam doskoczyć? Chyba tak. Aha, nie da się. Upsuś. Zaraz mnie ten zaatakuje. Taka kara, że chciałam skrzynkę zrobić. Skakuj tu, cholera jasna. On tak dziwnie skacze. Trochę jest to zepsute w tej grze, no ale... Dobra.
Da się tutaj od góry go zaatakować? Chyba nie. Ja nigdy na wolę. Hej, ślimak się zakopał pod tą. Aha, one tak chodzą tylko w jedną stronę. I na ten śluz chyba też nie wolno wejść, bo to jest lawa. Pospiesz się, bo już poprzedni zaczyna łazić. Fajnie, że to zanika jakoś tak nienormalnie. Oni mówią, że tutaj jest jakiś ten. Czy ja nie na... A tutaj, a nie tam. Dobra, lama dla mnie. Lama ja. To tam jest w ogóle? A, to są te wróżki teraz. Tak. Trzeba cały czas mieć oczy dookoła. Wow. A tamta wróciła? Jak to się stało? Jest ta gwiazdka? Nie, ślimak. A, wraca do mnie, dobra. No dobrze. Wcześniej się tak nie zacinała ta grafika, ja już nie wiem. A, tutaj też wleźć. Spoko. Never mind. Okej. Będzie dla Predatora. A ten ślimak teraz w inną stronę chodzi. Jest tu coś ciekawego? Tak swoją drogą? Ziaba. Ja mam iść naokoło, rozumiem? O, zaraz mi ślimak zeżre, a ja sobie kontempluję, tak? A tu jest ziaba, okej. A tu jest kolejne drzewo. I znowu się ślimak obudził. A takie pytanie, czy tam jest tu dołu? Może nie. Myślałam, że żaba, ale żaba jest tutaj. Była raczej, bo już ją zjadłam. A, więc chyba jednak nie. Dobra. W lewo albo w prawo najwidoczniej, tak? Nie wiem, jaka jest różnica, ale ja wiem. Dobra. Ja już zaczynam razem z Harem stękać. Biorąc pod uwagę fakt, że się zawsze streszę, że coś zepsuję. A, tam jest zapis. Pytanie, czy muszę skakać w lewo, czy tutaj też się da doskoczyć? Bo jak nie, to będę miała przesrane. Tak, udało się. Tylko nie ma takiego trzymania się jak w Minecrafcie. Okej, jest zapis. Jakoś mniej się stresuje niż jak grałam kilka lat temu, ale dalej, więc ja wiem. Może mam jakieś trochę lepsze zdolności? Hehehe. Nie wiem, ale byłoby miło, nie? Tajemnica, proszę państwa. Tajemnica. O, a nie myślałam, że się kręci, ale nie. No dobra. I teraz takie pytanko. Którędy ja mam iść? To tam coś pewnie jest ukryte? Czy tam się nie da wejść? Jak myślicie? Może to się naokoło idzie? Bo jak wskoczę do tej wody, to boję się, że to będzie trochę jak głupi plan, jak myślicie? Że już stamtąd nie wyjdę na przykład, tak? No, jest taka szansa. Mogę zobaczyć najpierw na przykład, i potem wrócić, w razie czego, bo... Boli mnie ta kamera. Nic nie widzę. O, ona zaraz mnie zeżra, ja sobie stoję. To jest bardzo logiczne z mojej strony. Myślę, ślimaki, no czy wy sobie jaja ze mnie robicie? Ślimaki są mimo wszystko mniej groźne, bo nie gonią mnie. Ale i tak trzeba je walnąć, myślę, że... Cię, trzeba było ślimaki pokonać, żeby się drzwi otworzyły. A widzicie? No. Wystarczyło ich tylko przeoczyć. A tam jest hatka Hagrida! Udało mi się! Chyba faktycznie trochę mi lepiej idzie w gry po tych latach, bo jak tak wcześniej miałam wrażenie, że to było jak dłuższe. W ogóle z tego co pamiętam, to miałam jakieś takie płonące owoce zbierać, nasiona dla Hagrida, dla Norberta. I to też była cała wyprawa. A Hagrid jest kochany i chyba to ściszy, bo mam dość. I każe 11-latkowi, który nie zna jeszcze prawie żadnych czarów, popylać tam, gdzie...
gdzie może się poparzyć, spaść, utopić i inne dziwne rzeczy. Swoją drogą, tu mi się jakieś przejście otworzyło. Teraz mam wrażenie, że jest za cicho. Ja się nigdy nie ucieszę, prawda? A, chyba się nie da inaczej. Albo wrzask, albo tak cicho. Od razu mi lepiej. A jakbym szła tamtędy, to co by było? Tu pewnie jest coś fajnego ukryte, tak? O-o! Coś fajnego! Spadaj, Harry! Spadaj, fajnie robimy. No bo tak... Te tekstury się nakładają na siebie. Jakieś tak nie było, mam wrażenie. Super. Jak ja mam iść, jak nie widzę? Swoją drogą, którędy ja mam iść? Aha! A jest co? W sensie tutaj? Bo nie ma. Z tego drugiego boku nie ma. Ej. A, to jest przejście chyba wtedy, tak? Czy nie? No, dobrze mówiłam, że jednak będzie, ale fajnie. Podoba mi się. Jakby ktoś się uparł, to by szedł po prostu sobie byle gdzie i by tego nie znalazł. Jej! Bierzesz tą kartę do cholery? Zepsuło się coś? Już myślałam. Harry musi się zatrzymać dostojnie, tak? Fajnie tą różdżką macha. Dobra, no to wracamy. Opłacało się. O, zapomniałam zobaczyć, która to karta. Tak. Ja czytałam ostatnią. Czyżby to znaczyło, że tyle ich ominęłam? Nie wiem. Herpo głupiec, starożytny Grek, pierwszy znany twórca bazyliszka. Aha, dlatego głupi, tak? Okej. Okay. Znaczy chyba. W sumie zależy, tak, bo... Taki Salazar Slytherin albo Voldemort to by nie mówił, że to jest głupota stworzyć bazyliszka. Da się tędy przycisnąć? Chyba się da. Albo i się nie da. Nie wiem, czy to ma sens. No już chyba było. Jej, Hagrid ma świnki większe od niego. Zbierz ognice nasiona. No właśnie, tak mówiłam. Czyli na razie jeszcze nie będzie quick tycia. Okej. Spoko. Dziękuję. No właśnie. Jak to damy, Dermot? To tajemnica, więc wszyscy wiedzą. No ba. Hagrid, mógłbyś nie być dupkiem. Nie powiedziałam, że to jest małe, brzydkie, więc się zamknij. Tak, wiem, co to jest. Spoko. Swoją drogą powiem wam, że... Jeden z moich kotów... Ileś lat temu, jak byłam mniejsza i miałam większego świra na punkcie Harry'ego... Nazywał się Norbert. Ha. Miałam kota, który jest znaczy tym, smokiem. Jaskinia w ogródku. Nie mogę? Co wtedy? No właśnie. Tak, możesz umrzeć od poparzenia. Hej, zrobisz to dla mnie? Wiem, że Hagrid nie może czarować i zna mało zaklęć, bo szybko go ze szkoły wyrzuci, ale to i tak nie jest śmieszne. Hagrid ma świnki. Swoją drogą dwie. I są słodkie. Chyba tutaj, nie? Jak myślicie? Mogę coś ukraść z jego chaty? Jestem bredna. A nie, to jest jeszcze... Aha, drugie przejście. A tu jest jaskinia, czyli tu, tutaj, nie tam. Spoko. I ma owce, znaczy kozę jedną, czyli jakby skojarzyło mi się z tym, z Aberfortem. Ja nic nie powiedziałam. To ja nie tutaj mam iść? Okej. Okay. To co, jednak tam? Ale tam nie było jaski. Ale homora? Cokolwiek? Hagrid! Tam jest strzałka?
To jest strzałka do domu? Nie ogarnę. Aha, chyba jednak dobrze idę. Ale... nieważne. Tamte przejście były zablokowane dla mnie. Ale one popieprzają szybko, mam wrażenie. Nie chcę tego drugiego, tylko tego pierwszego. Znaczy, no odwrót, nieważne. To niebo jest tutaj takie. Tamto mi się bardziej podobało. A tu jest wodospad. Jest coś ukrytego? Skrzynka! Jest taka mądra. Czy coś? Jedna fasolka. Ale bajer. Patrz, jaki fajny wodospad. Jaram się. Ślicznie tu jest. Niebezpiecznie, ale... I teraz z tego, co pamiętam, ta woda będzie szumieć i mnie wkurzać. Ale... okej. Dobra, jest coś fajnego? Tam się idzie, dobra. Tylko najpierw muszę jakoś tu wleźć i zobaczyć, czy tu nie ma czegoś fajnego. Chyba nie. W ogóle śpiewa mi się piosenka, którą Irytek wymyślił, żeby Harego wkurzyć. A najdziwniejsze jest to, że ja to nagrywałam ohoho czasu temu i pamiętam. Dobra, da się tu jakoś doskoczyć? Takie mam pytanko, czy nie? Cześć, ziabo. O, wodospad, pochodnie, jaskinia, jak jest pięknie. Pająki. Tu można spaść. Ale co z tego? 11-latek sobie poradzi. Co nie? Wkurza mnie, że to zaklęcie nie zawsze działa. Nie wiem, czy to ja coś źle robię, czy ja... Aha, nie dobiegło do niego. Zaklęcie nie dobiegło. No tak. Ale pięknie. A ja nie mogę podziwiać, bo mnie wszystko chce zabić. Ta woda mogłaby trochę mniej sikać. Jak to jest pięknie. Uwielbiam jaskinie. Powiem wam. Bardzo, bardzo. Czy jaskinia, niedźwiedzia, czy wieliczka, czy coś innego. Wszelkie tego typu rzeczy to jest coś za mnie. Boję się, że się zabiję. Ja nie chcę tu być. Hagrid. A tam jest zapis. Szkoda, że poła nie przed. A tam jest wróżka. Ta wróżka mi trochę przypomina wróżkę z filmu... z filmu Labirynt Fauna. No i mówiąc krótko... O-o! Nie! Nie! Już miałam prawie zapis, ale ja skoczyłam! Jeszcze będzie do mnie gadał. No i widzimy się ponownie. Ogólnie miałam dojść do tamtego momentu, ale tutaj są drzwi. Widać je na kilometr, ale ja jestem ślepa i ich nie zauważyłam. No to w sumie dlatego spadłam, Harry mówi. To ja się wolę zabić, żebyś ślepo to zobaczyła, że tam są drzwi. Na pewno tak było, mówię wam. Nie chcę nic mówić, ale teraz kliknęłam za szybko. Znaczy tutaj to jeszcze nie problem, ale cholera, mogłabym nie być taką lamą. Moje się, że znowu spieprzę. No to zaraz się zacznie. Widzieliście, jak mało mi brakowało, żeby cholera jasna mieć już zapis, ale nie, bo to jestem ja, więc musiałam zlamić. Proste. Harry, nie zabij się, ja się tak pięknie proszę. Już się zaczynam stresować, a ostatnio w miarę mi... No już mniej się stresowałam. A może ja nie mam tam iść, jak myślicie? Tam jest strzałka, no ale... Tam nie da się dostać chyba, dobrze mówię? Mam nadzieję, że da się tu doskoczyć, jak myślicie. Da się, ja już jestem taka nerwowa. O! Wygląda jak narzędzie tortur, żartuję. Ale tak mi się skojarzyło trochę. Dobra, otwiera jedną bramę. Potem drugą. A tu nie można czegoś... zaatakować, chciałam powiedzieć. Nie, nie można. Okej. Okej. Gdzie ja jestem? Nie ma chyba żadnych tych skrzynek, czegoś nie widzę.
To jest to, czego nie lubię w tej grze. No. Harry, denerwujesz mnie. A już ostatnio mówiłam, że mi dobrze idzie. No to musiało się zepsuć po prostu. A wiecie, że ja skaczę razem z Harrym? Tak ciałem ruszam, jak mi skakała. To głupie, ale no. A tu jest ołtarz ofiary. Dobra, mam pełne życie. Chociaż jak spadnę w przepaść, to już to życie mi nie pomoże, niestety. Przepraszam, że ta kamera tak skacze, ale to nie zawsze jest moja jejku wina. Ja mam tam naprawdę skoczyć? Czy wy sobie jaje z mnie robicie? Czy w dół? Wkurza mnie ta kamera. A nie, ja mam chyba... Jasne, ja chciałam skakać. No to już bym na pewno się zabiła, ale co z tego? Więc mówię, no muszę się rozglądać w tej grze, żeby znaleźć wskazówki czy sposób na przejście, ale no czasem ta kamera nie chce stawać tak w dół, tylko skacze do góry i przez to to wygląda okropnie, ale trudno. Myślałam, że to coś jest, bo jest tak kwadratowo, ale nie. Naprawdę mam tam doskoczyć, ale wy sobie jaja z nią robicie? Powiedzcie, że robicie sobie z nią jaja. Spoko. Udało mi się. Jestem taka wyruszona. Dobra. Tam już chyba nie ma nic fajnego. Uwielbiam takie przejścia za wodospadem. Genialne to jest. O. A to powinno mi na łeb spaść. Ha, ha, ha. Którą mam drogę wybrać? Tamtą? A jak biorę inną, to co się stanie? O, poszedł sobie już chyba. Już się dalej nie da, okej. Okay. Ale boję się, że się zgubię. Udało mi się! No właśnie. Naprawdę? Muszę poczekać, aż ostygną. O. Jej, tak fajnie strzelają jak popcorn. I teraz mogę przejść dalej. Czyli ta już więcej mi nie da, tak? Na to wygląda. Tak! A ja się rozglądam. Radośnie. Noż... Ono tu! Woda kapie. Jak to fajnie wygląda. Synka! Dobrze idę? Okej. Okay. Na pewno tutaj mam iść? Czy to jest jakaś... wcześniejsza strzałka? Nie wiem, czy te strzałki znikają. Chyba tak, ale... Zapis! No to chociaż dobrze, że jest zapis przed skakaniem, a nie po. Ja nie chcę tu być. Ostatnio tak się zachwycałam tą grą, a teraz będę cierpieć. A tam jest, podejrzewam, jakiś sekret, więc jeśli się nie boję skakać, to mogę tam pójść, tak? Czy tam już byłam? A nie, tam jest druga roślina. Może to jest ta sama? Bo gra pokazuje tam, ale jednocześnie tam jest skrzynka i... Mam nadzieję, że da się potem tu wrócić. Chyba, że tu już byłam. Nie, nie byłam. O! Fajnie. To potem będę wracać tam. Jak ktoś nie lubi tak jak ja skakać, to się stara iść przed siebie jak najszybciej, no ale... Wtedy ominę fajne rzeczy i tak nie wolno. Nie wiem skakać, jak nic nie widzę. Kiemku tamko. Teraz mam iść tam. Tam jest skrzynka, ale raczej się do niej nie dostanę. Pewnie naokoło, no nie? Tak.
Dobra, żyje na razie, nieźle. Harry się wiesza jak... Tam skoczyłam, to nie trzeba było, tutaj nie skoczyłam, to trzeba było. Logika. Da się tam doskoczyć, jak myślicie? Chyba nie. Chyba nie. Chyba naokoło. Wiem, tam trzeba, koło wodospadu. Ja ciągle chcę z rozpędu skakać. Będzie jakiś zapis, czy ja wymagam za wiele od życia? O, i kolejna roślina, czyli jakby muszę tam iść. Bo on powiedział jak najwięcej nasion, tak? Więc... Chyba już 9, tak mi się wydaje. Czy nie? O! Chyba powinnam bardziej patrzeć na te wszystkie te, jak widzicie. A, to jest ta skrzynka tam. Przynajmniej mi zapowiadali, że będzie skrzynka, ale już się gubię w tych wszystkich lokacjach. No, ale dałam radę. Chociaż nie powinnam tego mówić, bo pewnie zaraz znów nie dam rady. Ha, ha, ha. Dobra. Teraz mam iść tam, czyli jednak te strzałki się zmieniają, to chociaż tyle. To jest trochę dziwne, bo gdzieś to się kończy ta skała, a tutaj zmyliłoby mnie, cholera. Na pewno mam tam doskoczyć? No, się kamera pieprzy. Już myślałam, że nie dam rady. Dobrze. A tam też mam iść? Jak ona płonie, to chyba jeszcze można, tak? Ogarniam? No, czyli faktycznie. Jakbym zabrała za mniej, to by... Ja bredzę. Zabrała za mało, to by się Hagrid zczepiał. Ciekawe, nie? Chyba tak. Co, roślinka da 3 nasionka i już umiera, tak? To jest taka podpowiedź w sumie. A nie, to jednak 12. Ja tu mam skakać, bo ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Chyba tak, aby nie. Chyba nie. Ale lepiej chyba skoczyć. Przynajmniej... Może już nie będę musiała się tak męczyć, ale... O-o! Ziów. I teraz będzie ta druga brama, tak? Dobrze mówię? A tam jest zapis, o! To ja lubić. Jak jest zapis, to ja lubić. Ale się wspina po tych schodach, jak... Ja mam iść tam? Bo tamte drzwi są zamknięte, to może jednak tutaj mam iść, jak myślicie? Aha. Tu będzie jakaś skrzynka, czy nie? Dziaba. No to w sumie też jakaś nagroda, nie? Nagroda za to, że poszła mnie tam, gdzie oni każą. Aha. A tu coś było ciekawego? Czy to jest już... Zaraz nie zeżrę i będę płakać. Nie? No, chyba dobrze idę na razie. O, jest kolejne drzewko, ojejku. Tu nie ma czegoś, bo nie. To ja nigdy nie skończę tych nasion zbierać. Hagrid jest mi dobry. Ja wiem, że on jakby nie zauważa niebezpieczeństwa w wielu sprawach, ale... Ale jednak zawsze się wkurzał, kiedy Harry robił coś biego, a w grze nagle... Oj, tam on tam. Mam iść tam. Tu nie ma żadnych przejść. Już teraz bardziej zwracam na to uwagę, nie? Jakby Harry dotknął tych nasion, kiedy wystygły, to by się poparzył i zranił, więc... Więc się opłaca, tak? Fajnie są te pomieszczenia tutaj takie. Ja chcę sobie wózeczkiem pojeździć. Gdyby to był Harry Potter Lego, to na pewno mogłabym jeździć wózeczkiem. Kocham tę grę. Chociaż te też, bo są w sumie inne, tak? Każda fajna. Kolejny zapis. To mi się bardzo podoba. Teraz mam dylemat, bo szczerze mówiąc... Już mam prawie pół godziny odcinka. Co my tam mamy? Jak ja mam tam iść dalej? Okej. Okay. Mam wracać? Co ja mam robić? A to mam rozwalać. Dobra, to na razie nie. Chociaż to i tak się nie zapisze. Okej, okay, to tam będę musiała dalej przejść. No dobra, no to powiem tak.
Dalej nie doszłam na Quidditch, dalej nie wróciłam do Hagrida, ale działo się sporo, tak sądzę, tak. Dotarłam do chaty Hagrida, co nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. A? Potem udało mi się zdobyć nasionka, jakieś tam ogniste. Dowiedziałam się o Norbercie. Zginęło mi się raz, bo why not? I w ogóle było fajnie. No, więc... Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi się mega podobają te jaskinie, ta woda, wodospady. Naprawdę jest mega fajnie tutaj. Mimo, że grafa taka stara, to jednak podoba mi się tutaj, naprawdę. No. I napiszcie, czy wam też się tak podoba ta jaskinia i... No i czy lubicie właśnie ten fragment gry, jeśli graliście. No i jeśli wam się podobał odcinek, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!